Siemka, siemka. Jak widzicie, nie ma moich oversize'owych koszulek dzisiaj, tylko polówka. Z racji tego, że jesteśmy w miejscu, które się nazywa Chapter One i jest to restauracja Michała i Piotra Kwiatosza. Piotr Kwiatosz jest restauratorem z Lublina. Za chwilę wypytam go troszeczkę na temat tej restauracji, a restauracja zajmuje się tym, o czym ja często mówię gdzieś tam między słowami, ale nigdy tego nie nazywam, czyli fine diningiem. Fine dining to jest level up wszystkiego, co możecie w restauracji doznać. Od obsługi, po jakość jedzenia, po dopasowanie wina. Generalnie wszystko jest po prostu wyżej. Fine dining jest jednak dla osób, które nie tylko jedzą po to, żeby się najeść. I chyba to jest najlepsza definicja tego, jak ja to widzę. Ale za chwilę Piotr opowie, jak on to widzi, więc zapraszam na wywiad. Nazywam się Piotr Kwiatosz, jestem restauratorem od 2010 roku. Restaurację Chapter One otworzyliśmy w roku 2018 i jest to restauracja, która kreuje kuchnię fine dining w Lublinie. Okej, teraz skąd pomysł na otwarcie restauracji fine dining w Lublinie, który jak wiadomo nie jest Warszawą czy Krakowem i mamy tu nieco trudniej z otwieraniem jakichkolwiek restauracji, nie mówiąc już o takim poziomie wysokim? To znaczy myślę, że tutaj głównym aspektem była chęć zrobienia jednak czegoś innego w tym mieście. A jest to mała restauracja, więc to też dla wąskiej grupy odbiorców. Ten rynek jest taki dosyć spolaryzowany, bym powiedział, czyli wiele restauracji ma podobne menu, jest dużo kuchni włoskiej, dużo burgerów i my chcieliśmy po prostu zrobić coś innego, jakby bardziej ambitny projekt, też pokazujący naszą pasję. Skąd czerpiesz inspirację? To znaczy tak, przede wszystkim z kuchni polskiej, z regionalnej, domowej, ze starych przepisów. Staram się je łączyć z też różnymi takimi bardziej produktami, wiadomo, ekskluzywnymi, czy nie do końca dostępnymi jeszcze na polskim rynku, czy w lubelskich restauracjach, dlatego żeby utrzymać rangę tej kuchni. Natomiast szukamy takich smaków klasycznych, bo tak naprawdę uważam, że w każdej kuchni tak naprawdę finalnie oceniany jest smak, czyli to, co nasze połączenie smakowe, nasze wyobrażenie smakowe. Przede wszystkim staram się przy pomysłach, buduję sobie swoją wyobraźnię, tak poprzez to, że w gotowaniu codziennie tak naprawdę możemy próbować różnych, czasem przypadkowych rzeczy pracy na kuchni i czasem te połączenia wychodzą w sposób taki nieoczywisty, natomiast ta gastronomia dzisiaj, także ta fine diningowa rozwija się w takim tempie, że tych pomysłów i tych takich czasem niekonwencjonalnych rzeczy trzeba szukać nieustannie. Wiele osób nie rozumie, dlaczego fine dining nie jest tani. Czy mógłbyś krótko opowiedzieć swój punkt widzenia oraz wyjaśnić, skąd się biorą te kwoty? Nie jest tani z racji tego, że jest to jakby inna jakość produktów, czy muszą być to produkty topowe, zawsze są przygotowane na świeżo, zawsze tak naprawdę jest to oddzielne przygotowanie pod każdą osobę, która przychodzi na taką kolację. Tych dań jest w sumie, jeżeli byśmy policzyli, to jest 8 pozycji, tak? No i chodzi tutaj też o doznania smakowe, tak? To jest już inny level i inny pomysł na spędzenie czasu i to znaczy jest to też na pewno dla osób, które szukają innych doświadczeń smakowych. Nawet nie wystarcza im już dobra restauracja albo jedząc z klasyczną, dobrą kuchnię, czy włoską, czy francuską, czy nawet polską, w dobrych restauracjach czasem mają ochotę po prostu na dłuższe spędzenie czasu z jedzeniem, no i tak jak tutaj u nas w wielu przypadkach na całym świecie z dobrze do tego dobranym winem, więc jest to praca całego zespołu poprzez menadżera, obsługę, która musi być na innym poziomie, a także współpracę z sommelierem. Jeszcze chciałbym, żebyś opowiedział krótko na temat twojego najbardziej chyba kultowego, twojej szlagierowej pozycji, czyli policzków. Jakbyś powiedział coś na ten temat, skąd się to wzięło i jak to ewoluowało? Skąd się wzięło? Policzki się wzięły stąd, że tak naprawdę to był hit w Warszawie, w Poznaniu. Warunkiem było to, żeby zainwestować w drugi sprzęt typu sous vide, tak? I tak naprawdę niewielu restauratorów widziało w tym sens, gdy jakby cały sprzęt łącznie z wakowarką, z cybulatorem, wynosił tyle wtedy, co porządny pies do kuchni. Ktoś pomyślał, do gotowania w worku, tak? No i my wtedy jakby zainwestowaliśmy te pieniądze. To było takie rozszerzenie naszej wyobraźni, naszych możliwości też, także odbioru. I stwierdziliśmy, że element mięsa, który w ogóle tak naprawdę jest odrzucany, on jeszcze wtedy był po pierwsze bardzo tani, po drugie też go było ciężko dostać, był po prostu dla rzeźników, producentów odpadem. Dopiero poprzez kucharzy, którzy zaczęli sięgać po ten produkt, to oni zobaczyli, że można to po prostu fajnie sprzedawać, tak? I dzisiaj cena tego policzka jest naprawdę
wysoka. To jest drugie najdroższe mięso po polędwicy. My zaczęliśmy go po prostu testować, gotować. Wiedzieliśmy o granicznej temperaturze, czyli tutaj szkolenia, czyli czytanie książek francuskich szefów kuchni, które nie były przetłumaczone na ten angielski, czyli trzeba było ten czas poświęcić. Później przełożenie tego na nasze mięso, na nasz produkt, nasze policzki wołowe, polskie mięso było inne niż francuskie. Temperatury się nie sprawdzały się przyprawy, więc musieliśmy to wszystko przerabiać, robić testy. Walka z sanepidem, dlatego że to była nowość na rynku, a oni takich nowości, tego, że my jako kucharze naprawdę potrafimy kontrolować to, co robimy i nikogo nie chcemy otruć, bo jakby to przeczy idei naszej pracy, no to też były trudne rzeczy. Wtedy też zrozumiałem, co jest dla mnie najważniejsze w kuchni, w gotowaniu. To jest osmoza i ciśnienie osmotyczne i wtedy pamiętam, przypomniałem sobie czwartą klasę biologii w technikum i swoją nauczycielkę, która bardzo dużo nas o tym uczyła i podkreślała, jakie to jest ważne. I ja zrozumiałem, że tak naprawdę wszystkie procesy, z którymi naturalne, z którymi mamy do czynienia w kuchni, to jest kwestia osmozy, a zwłaszcza kompresowanie, używanie sous vide, pozbywanie się próżni tych bakterii beztlenowych, no i też po prostu koncentracja tkanek, tak? I ta graniczna temperatura, której nie można przekroczyć. My ją przekroczyliśmy ze dwa razy w policzkach, tak? No i zrobiliśmy później z tego, też był ciekawy pomysł, bo powstała galareta z policzka, nie? Później sprzedawaliśmy tą galaretę z policzka jako taką przystawkę i ten policzek ewoluował głównie przez dodatki, przez zmianę sosów, natomiast bazę sosu robimy tak samo od kilkunastu lat, tak samo gotujemy. Zmieniamy przyprawy. Na wiosnę, w lecie są one delikatniejsze, w zimę są to bardziej agresywne przyprawy. Zaczęliśmy dodawać kumin. Ja byłem temu przeciwny, ale mój zastępca zrobił to za moimi plecami. Mówi, no zobacz, nie, no jest inny, nie? Tego, nie, no tak, no co dodać? No to, czego nie chciałeś, nie? Też jest kwestia tego, żeby na pewno się otworzyć i na pewne rzeczy też zrozumieć, nie? Fajna lekcja, nie? Z tego wyszło, że po prostu jedna potrawa potrafi tak dużo zmienić w postrzeganiu w ogóle gotowania. I w ogóle też na przykład jakby bazę sosu robimy taką samą, nie? Ale ja mówię, dobra, no, będziemy dawać pieczarki do sosu, nie? Słabo, nie? A chłopaki mówią, nie, no dobra, daj mi brązowe pieczarki, fajnie, przysmażymy na maśle, dodamy do tego sosu. To sprawiło, że to mięso zyskuje poprzez tylko dodanie pieczarki, tak? Ale to tak jak mówię, nie? Ta pieczarka obsmażona, później ona oddaje ten cały swój smak do sosu, nie? Poprzez tą wymianę właśnie tych ciśnień osmotycznych, to jest też fajne, że tak naprawdę poza wodą, która się unosi podczas gotowania, nad redukcją, nad tym wszystkim mamy pełną kontrolę, co chodzi o poziom smaku, soli. Suchymi ziołami naprawdę możemy zredukować to, czego dzisiaj nie chcemy, czyli cukry na przykład w potrawach, tak? My tego nie używamy wcale, ale na przykład sól też, ile smaku naturalnego jest właśnie już w poszczególnych produktach. Jeszcze dobrze nie zacząłem jeść, ale wam powiem moje odczucia, które mam za każdym razem, jak tu jem, bo dość często tutaj wpadamy z żoną. To jest jedyne miejsce w Lublinie, gdzie 100% tego, co wam podadzą, przynajmniej u mnie tak to jest, nie mam takiego wrażenia, bo zazwyczaj jest tak, że gdzieś pójdę, zjem, zamówię kilka rzeczy, to zawsze gdzieś tam w jakimś procencie coś mi nie pasuje, bo jakby gdzieś balans ucieka. Czy tam mój gust nie do końca, powiedzmy, nie trafiało w mój gust. A tutaj, jedząc tych 6 czy 7 pozycji, czy nawet 8, macie takie wrażenie, że wszystko jest tak bardzo w punkt, że nie jesteście w stanie wybrać jednej drobnej rzeczy, która by nie smakowała, więc to jest niesamowite, jak wielka uwaga jest przyłożona do szczegółów tutaj, żeby się wszystko, dosłownie wszystko zgadzało, nawet jeżeli macie bardzo duże wymagania, no to tutaj raczej się nie zaskoczycie negatywnie. Jedziemy z kolejną pozycją. Dobra, to mamy tą chrupkę ryżową z majonezem rakowym. Proste, mega subtelne. Krokiecik ziemniaczany z kindziukiem. Teraz zobaczymy od razu, jak to smakuje. Fajne takie, mamy masło z pieczonymi szparagami. Teraz jest sezon jeszcze, więc... obłęd. Mega, mega dobre. Tutaj, tak jak mówiłem, musiałby się ktoś postarać, żeby tu komuś nie smakowało.
Dobra, ja specjalnie sobie się nie zagłębiam, żeby smakować bardziej to, co smakuje, niż żeby wiedzieć, co jem. Wiem tylko tyle, że to są te przegrzebki, czyli małże świętego Jakuba. Tak patrzyłem, jak smażył. Reszta są różne kiszonki i tak dalej, więc przejdę po prostu do rzeczy. Zacznę od tego. Wszystko się zgadza. Tutaj po prostu tak pięknie skomponowane. Dobra, zobaczmy jeszcze to, bo to ciekawie wygląda. Aha, to jest jakieś takie jabłko kompresowane chyba, z tego co zrozumiałem z opisu, z instrukcji. Niesamowite, że wyobrażasz sobie, że to jest rabarbar, bo to jest jednak jabłko. Ciekawe, to co ciśnienie potrafi zrobić ze smakami, to teraz pairing sprawdźmy. Niesamowite. Myślałem, że będzie sparowane z wytrawnym winem, a jest jednak bardziej w stronę słodkiego. I siadło, naprawdę siadło, więc się nie będę tutaj rozgadywał. Ciecierzyca to jest, delikatnie mówiąc, jedna z rzeczy, których fanem nie jestem, a to danie udowadnia, że da się to polubić i to bardzo. Takie sałatki mógłbym jeść naprawdę codziennie. Zupa z pierogami, z krewetką, a właściwie langustynką, z marakują, z karczochem, z groszkiem. No, połączenie powiedziałbym nietypowe, także zacznijmy może z zupy. Wow, mega, kwaskowa taka, ale w punkt, niesamowite. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. Ciężko ją porównać do czegokolwiek. Intermezzo, czyli taki przerywnik pomiędzy daniami, żeby troszeczkę paletę oczyścić. Lody ze szparagów, kto by się spodziewał? Czyli takie zdrowe lody, można powiedzieć. Mega dobre. No dobra, zacznijmy od winka. Ja uwielbiam tego typu właśnie wina. To jest mój styl, że tak powiem. Okej, tu jest kość. Tu jest kręgosłup właściwie, czyli to jest troszeczkę takie na przekór temu, co aktualnie nowe fine diningowe restauracje robią, czyli jadą w te filety, żeby było mega sterylnie i tak dalej. Piotrek jednak reprezentuje bardziej szkołę, powiedziałbym taką tradycyjną, że faktycznie te kości dają smak i ja jestem akurat za tym, że jeżeli ma być plus 10 do smaku, ale minus, nie wiem, 5 za to, że trzeba się pobawić, to i tak myślę, że jest warto. Chciałbym chociaż raz powiedzieć, że mi coś nie smakuje, ale się nie da. No dobra, smardzę, wołowina, jak to mówi Joey Krybiani z Friendsów, what's not to like? Z automatu lubię to danie, nawet jeszcze nie próbując. To jest zboczniak. Idealny medium rare. Nawet fakt, że przed chwilą dostałem mandat 150 zł, bo myślałem, że jest strefa i apką płacisz. Nie zepsuje mi humoru i nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest niedobre. To jest tak dobre, że nawet ten mandat mi już po prostu przestał ciążyć. Złoto, złoto. Po czym poznać, że jest kolacja na wysokim poziomie, że nawet wino dopasowują wam do lodów. Do deseru, przepraszam. O Jezu, jakie dobre. Zobaczmy, co tu się dzieje. Znowu szparagi są w temacie, co mi się bardzo podoba, że tak, nieoczywisty wybór do deseru. Co ciekawe, do lodów, które Piotrek podaje w deserze, często nie dodają cukru, a właściwie nie dodają cukru, tylko syropy zredukowanych innych składników, które używają w danym deserze na przykład. Czyli robią na przykład syrop, nie będę teraz mu nic strzelał, z jakiego warzywa, ale jeden z elementów, który jest w deserze, izolują też jako syrop i dodają zamiast cukru po prostu do deseru. Stopień skomplikowania smaku tych lodów nawet jest niesamowity. Mogłoby się wydawać, że deser to jest taka prosta rzecz. Ma być po prostu słodki, wiadomo, jakoś tam zwieńczyć danie. A tutaj on jest na takim samym poziomie jak pozostałe dania. Tak samo dopracowany, z taką samą dbałością o szczegóły i tak samo zaskakuje, jeśli nawet nie bardziej, niż niektóre dania.
to jest takie zakończenie tego menu, które zazwyczaj się zapija jakąś whisky, czymś mocniejszym generalnie, takim ewentualnie kawką. Chodzi o to, żeby zamknąć ten wieczór już tak na, że tak powiem, na wysokim C. Zobaczmy, to jest plaster miodu z wanilią. Już na końcu fajny posmak. Nawet nie wiem, jak go dokładnie opisać, ale i truskawkowa galaretka. Chrupie. Wiesz? Serio? Nie wygląda. No, bo truskawki są takie chrupiące na dole. Mega świeża w ogóle w smaku. Nie, to nie jest taka galaretka jak zwykła, że bitą śmietanę na to ładujesz i po prostu zamulasz się. Nie, to jest taka świeżutka, mało słodka, bardzo rzeźwiająca galaretka. Idealnie się właśnie komponuje z tym, co jest bardzo mało słodkie i z truflą, która jest słodsza, więc całość robi mega fajną kompozycję i na pewno nie zamula. To was zapewniam. Podsumowując dzisiejszy odcinek, zachęcam, żeby się wybrać. Jeżeli będziecie mieli środki na to i chcieli je przeznaczyć, to mega polecam tego typu miejsca próbować, wybrać się ze swoją drugą połówką, zobaczyć, czy to jest dla was. Ale myślę, że nie ma takiej osoby, która byłaby niezadowolona z czegoś takiego. Ten film jest trochę trudny do zrealizowania przeze mnie, żeby wam przekazać to, co się czuje, będąc w takim miejscu i to, jak się je. Poziom sytości, nie da się go zmierzyć taką normalną miarą na zasadzie, że a, ta porcja była duża, zjadłem tyle i najadłem się. Nie, bo tutaj nie chodzi o najadanie, mimo tego, że się najadacie naprawdę. Tu chodzi o tę intensywność smaków, doznania, całą tą przygodę, którą tu przeżywacie i naprawdę zapewniam, że warto. I jak zjecie, to zobaczycie, o co chodzi. Że to po prostu nie można tego mierzyć kategorią najadłem się, nie najadłem. Mimo tego, że się najecie, ale to jest zupełnie inny level, zupełnie inne doznania, dlatego polecam to zrobić. Na dzisiaj tyle. Zostawcie subawkę w górę, napiszcie, co w ogóle o tym myślicie. Do zobaczenia. Siemanko.